małe firmy duże pieniądze do uregulowania zabudowy wrocławskiego stadionu w oczekiwaniu na rozliczenie. Niektóre ogłosiły już upadłość. Wrocław zaciąga krótkoterminowy kredyt na 80 milionów złotych, przez lokalną prasę wymownie nazwany chwilówką. Kolejny fałszywy alarm bombowy, 3-godzinny paraliż pracy wrocławskich sądów. Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na informację. Zaczynamy od poważnej katastrofy budowlanej. Podczas prac rozbiórkowych prowadzonych na terenie byłej fabryki porcelany Książ w Wałbrzychu doszło do tragicznego wypadku. Od godziny 10 45 strażaków poszukuje mężczyzny przysypanego pod gruzami. Jedna osoba poniosła śmierć. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. Akcja ratunkowa trwa i na razie nie wiadomo kiedy i czym się zakończy. Teraz kolejne informacje. Małe firmy, duże pieniądze do uregulowania. Przedstawiciele firm, które budowały Euroarenę we Wrocławiu, nadal czekają na pieniądze za wykonaną pracę na stadionie. W grę wchodzi nawet 18 milionów złotych. Po 100, 200, 300 tysięcy dla każdej z 60 firm. W oczekiwaniu na pieniądze wiele firm ogłosiło już upadłość. Fale protestów Stadion Miejski we Wrocławiu ma już za sobą. Tak było na dwa dni przed Euro. Wtedy przedstawiciele małych firm podwykonawczych domagali się wypłacenia pieniędzy za pracę, które na stadionie już wykonali. W sumie 18 milionów złotych. Minęło ponad pół roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Z tą różnicą, że o swoje pieniądze firmy, które przetrwały, walczą już nie w grupie, a indywidualnie. Stadion ma się dobrze, proszę zobaczyć. Imprezy, czyściutko, wycieczki przyjeżdżają, a nikt nie wie o tym, że 60 firm po prostu zbankrutowało na tym stadionie. Krzysztof Wieczorek do Wrocławia przyjechał z Bielska-Białej. Na stadionie miał do dyspozycji 4 koparki i 20 pracowników. Jego firma przez 5 miesięcy budowała sieci telefoniczne i energetyczne. Ma nierozliczone faktury na 150 tysięcy złotych. Na kolejne 150 tysięcy złotych faktur wystawić już nie zdążył. Komornicy zabrali mi część majątku w tej chwili. Firma po prostu jest prawie że w pozycji bankrutowej. Ja zwracam się do wszystkich władz tutaj stadionu, miasta, bo były takie obiecywanki, że te pieniądze jakoś spróbujecie zapłacić. Choć z płatnościami zalega niemiecka firma Max Bygel, właściciele małych firm, które pracowały na stadionie, największe pretensje mają do wrocławskich urzędników i stadionowej spółki. Za, jak mówią, fatalny nadzór nad budową. Na pieniądze ze spółki liczyć jednak nie mogą. Rozumiem, że wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji, no ale my nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby ingerować w rozliczenia pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami. Stadionowa spółka także domaga się pieniędzy od firmy Max Bygel. W sądzie będzie walczyć o odszkodowanie w wysokości 80 milionów złotych. Max Bygel ma swoje argumenty, my mamy swoje, do których jesteśmy w 100% pewni. Jesteśmy spokojni wyroku sądowego. Podwykonawcy, którzy realizowali zlecenie na wrocławskim stadionie już pół roku temu, domagali się dymisji prezesa stadionowej spółki Sławomira Wojtasa i wiceprezydenta Michała Janickiego. Obaj stracili swoje stanowiska, ale problem z płatnościami za pracę na budowie pozostał nierozwiązany do dziś. I dalej o stadionie, ale w nieco innym kontekście. Już jutro rozpocznie się proces, który prezydentowi Wrocławia wytoczył jego były zastępca Michał Janicki. Zdymisjonowany w październiku wiceprezydent domaga się od Rafała Dudkiewicza publicznych przeprosin i wpłacenia 10 tysięcy złotych na cele dobroczynne. Proces cywilny o zniesławienie, jaki Michał Janicki wytoczył prezydentowi Wrocławia, może dać odpowiedź na pytanie, kto tak naprawdę ponosi winę za niewłaściwy nadzór przy organizacji dwóch imprez na stadionie. Zdaniem prezydenta Wrocławia winny jest jego były zastępca. Dlatego na początku października zdymisjonował Michała Janickiego. Były wiceprezydent wielokrotnie podkreślał, że w całej sprawie jest tylko kozłem ofiarnym, a prezydent, dymisjonując go, chronił jedynie swój wizerunek. To jednak tylko słowa. W sądzie obie strony na poparcie swoich racji mają przedstawić stosowne dokumenty. Zeznawać będą m.in. dwaj inni wiceprezydenci, Maciej Bluj i Wojciech Adamski oraz skarbnik Marcin Urban. W roli świadków wystąpią także przedstawiciele firm SMG, Maxa Bygla i Dynamikomu. Rafała Dudkiewicza w sądzie bronić będzie dyrektor Wydziału Prawnego z Urzędu Miasta Jacek Dżedżyk. U boku Michała Janickiego pojawi się mecenas Miłosz Śliwiński, który już od kilku lat walczy z wrocławskim magistratem o odszkodowanie dla rodziny Krzywdów za odebrane im ziemię przy stadionie. Jeśli proces nie zostanie utajniony, mieszkańcy Wrocławia będą mogli przekonać się, jak wygląda miejska polityka od kuchni. Początek procesu w piątek o 9:15.
Wrocław zaciąga krótkoterminowy kredyt na 80 milionów złotych przez lokalną prasę, wymownie nazwany chwilówką. Decyzja wywołała krótkotrwałą burzę. Były nawet pomysły, by ogłosić referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Do tego jednak nie dojdzie. Budżet gminy Wrocław uchwalony w grudniu. Wiadomo, ile i na co jest pieniędzy. A teraz miasto planuje wziąć z banku 80 milionów złotych na utrzymanie płynności finansowej. Zdaniem opozycji to przykład, że z miejskimi finansami, delikatnie mówiąc, nie jest dobrze. Miasto cały czas zaciąga kredyty. My jako odpowiedzialna opozycja będziemy się przyglądać sposobowi wydatkowania środków. Liczymy na to, że będą one wydawane w sposób mądry. Nie chcemy, żeby miasto nadal się zadłużało. Bo grozi to stabilności naszego budżetu. O stabilność budżetu spokojny jest prezydent, a 80-milionowy kredyt wynika z tego, że wydatki i wpływy do kasy miasta nie zawsze się równoważą w skali miesiąca. W związku z tym, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której w danym miesiącu wpływy są niższe od wydatków i na przykład mamy problem, żeby opłacić choćby pensje nauczycieli, zabezpieczamy się takim kredytem, który funkcjonuje w bardzo krótkim terminie czasu, czyli do spłynięcia tych środków, które wiemy, że tak czy inaczej spłyną. Na dowód, że finanse miejskie mają się dobrze, do wrocławian wysłane zostaną ulotki z informacjami o budżecie. Wrocław nie ma żadnych kłopotów finansowych, nasze finanse są stabilne, wszystkie zadania, które są zaplanowane, będą realizowane. Mało tego, pamiętajmy, że jesteśmy czwartym miastem w Polsce, a budżet mamy drugi, więc po prostu przykro, że takie komentarze są. Ja rozumiem, że w tym więcej jest polityki niż jakiejś merytoryki. Przy okazji 80-milionowego kredytu i zarzutów pod adresem prezydenta pojawił się pomysł referendum w sprawie jego odwołania. To jest kwestia, którą pewnie można traktować w kategoriach jakiegoś ponurego żartu. Pan radny zachował się jak kiepski klasy, kopista pomysłu PiSu. Ja rozumiem, że zainspirowany działaniami PiSu w Warszawie, który też w dosyć dziwnych okolicznościach chce próbować odwołać premiera Tuska. Pomysłodawca referendum, Sebastian Lorenz z Platformy Obywatelskiej, dziś sprawy nie chciał komentować. Mówi, że to był jego autorski pomysł bez konsultacji z partią. Zostawmy już tę sprawę, to ja tego nie komentuję. Po dzisiejszej reakcji na pytanie o referendum w sprawie odwołania prezydenta można wnioskować, że ten pomysł to już historia. Pracownicy sądów we Wrocławiu mieli dziś nieplanowaną przerwę w pracy. Trwała 3 godziny. Powodem był fałszywy alarm bombowy. Policja przy wejściach do budynku sądu przy Podwalu. Kolejni funkcjonariusze tuż obok budynku. Nikt nie mógł przebywać w okolicy. Gotowości jednostki ratownicze, straży pożarnej, pogotowia gazowego i pogotowia ratunkowego. To efekt zgłoszenia o podłożeniu bomby w budynku sądu. Po godzinie 8 pod numer alarmowy zadzwonił mężczyzna. Nie sprecyzował, o który budynek chodziło. Mężczyzna nie określił, w którym konkretnie sądzie znajduje się ładunek wybuchowy. Podjęta została decyzja o ewakuacji tych placówek sądowych w 6 miejscach na terenie miasta. Zapadła decyzja o ewakuacji osób nie tylko z budynku sądu przy Podwalu, ale także z budynków sądów i prokuratu przy Sądowej, Komandorskiej, Tkackiej, Joanitów, Poznańskiej i Powstańców Śląskich. Osoby, które znajdowały się w tych placówkach, opuściły je. Jest to ponad 1400 osób. Po 3 godzinach alarm został odwołany i pracownicy sądów mogli wrócić do pracy. To kolejny we Wrocławiu w ciągu tygodnia fałszywy telefon o podłożeniu bomby. Jakiś idiota musi pewnie, nie? Co innego można powiedzieć? Czyjaś ludzka głupota. Policja poszukuje autora fałszywego alarmu bombowego. Sprawca takiego alarmu na dworcu PKP został już zatrzymany. Był bezdomny. Wiemy o nich wszystko. Ile mają kalorii, jaki powinny osiągnąć stopień wypieczenia i jakie powinny mieć nadzienie. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie pączków i dziś możemy szaleć, kosztować wszelkich ich rodzajów. Dziś Tłusty Czwartek. W siatkach, torbach lub po prostu w ręce. W Tłusty Czwartek nie jest ważne jak. Ważne jest, by był. Ten wygląda dość apetycznie, jest pełen czekoladą. Niezły. Ale przydałaby się kawka do tego, dlatego idę do pracy. Te najlepsze muszą być tłuste i lukier musi lepić się do palców. Jemy na początku delikatnie i pomału, by rozkoszować się smakiem i aromatem. Dużo lukru i dużo róży w środku. I mięciutki. Taki jest najlepszy.
Jedni idą na jakość, inni na ilość. Wszak tradycja musi być. O masę, tyle ile wejdzie, tyle ile wejdzie. Wszystkich łączy jedno. Dla takich rozkoszy jesteśmy w stanie zrobić wiele. Nie odstrasza nawet długa kolejka w cukierni. Ze 4 z każdego typu po jednym. Sporo. No dlaczego? Raz do roku sobie można pozwolić na taką ilość, prawda? Dziś z pieniędzmi liczyć się nie wypada, ale niektórzy wolą na tak zwanego sępa i liczą na dobre serce szefa. Ile pączków pan dzisiaj zje? Ile szef kupi. Zależy od szefa. Dzisiaj już jednego jedliśmy, ale jeszcze będziemy na pewno jedli. Kupiliście czy szef postawił? No, oczywiście, że szef postawił. Do kawy, pączek jak znalazł. Zjem z 6, ale kupuję 80, to jestem przykładem dobrego szefa. Dla pracowników i dla mojej rodziny. Tylko pozazdrościć. No, takie są opinie również i moich pracowników. Cieszą się i już nie mogą się doczekać na moim przyjazd. By dziś jedni mogli rozkoszować się smakiem, inni w pocie czoła muszą pracować. Ręce mogą boleć, gdy trzeba wygnieść, uformować i wysmażyć 4000 pączków. Jest to wyrkowanie ciasta po rozważeniu na kęsy w wadze tam 1,5 kg. Jest to obróbka wstępna ciasta drożdżowego. Tradycjonaliści wybierają te klasyczne z różą. Ci, którzy wolą trochę ekstrawagancji, sięgają po te z bitą śmietaną, rumem, kokosem, bananem, kiwi, porzeczkami czy całymi malinami. Te najlepsze powinny mieć oponkę, czyli jaśniejszy pasek na obwodzie. Żeby dobry pączek smakował, no to musi mieć zawartość dobrego produktu, to znaczy surowca. To znaczy możemy wymienić. Dobrym surowcem do tego to są żółtka, śmietana, dobre nadzienie. No i jakieś małą zawartość nawet masła. Niestety można być pechowcem i o tłustym czwartku zapomnieć. O, pączki właśnie. Ja już zjadłem. Ja jeszcze nie zjadłem nic, ale tutaj z kolegą musimy się zastanowić. Rzeczywiście trzeba zakupić pączki. Ja myślę, że 3-4 to jest minimum. Tak, ale więcej nie, bo to za dużo kalorii. Tu za czwartek to jedyna taka okazja, kiedy można sobie pozwolić na tyle łakać, na ile się ma tylko ochotę. Także dzisiaj nie będziemy sobie żałować. A taka przyjemność to średnio 250-300 kalorii. By je spalić, potrzeba przez 2 godziny odkurzać mieszkanie lub wybrać się na 3-godzinny spacer. Dla leniwych 5 godzin spania lub 6 godzin siedzenia na krześle. A teraz Nowa Warszawa. Samochód tworzony od początku roku przez studentów z Wrocławia nabiera konkretnych kształtów. To niepublikowane jeszcze nigdzie zdjęcia New Warsaw w Bratysławii. Projekt stworzyli studenci z Wrocławia. W styczniu na portalu internetowym zaprezentowali 4 modele. Głosami internautów zwyciężył właśnie ten. Został poddany komputerowej obróbce. I tak będzie wyglądał następca kultowej Warszawy. Samochodu z lat 50. i 60. Fakt, że to jeszcze jest model cały czas, komputerowy tak naprawdę, ale to już jest najbardziej przybliżony do etapu końcowego samochodu. New Warsaw Wrocławia na podwoziu BMW 7 ma być gotowa pod koniec grudnia. Projekt, na podstawie którego taki samochód powstanie, nie może być oderwany od rzeczywistości. Musimy się pewnych kwestii trzymać tutaj, ze względu chociażby na to, że chcemy ten samochód zarejestrować. Jeżeli my, powiedzmy, czy lampy osadzimy za nisko, czy tych lamp będzie, powiedzmy, za mało światła dających, tak naprawdę też nie będziemy mogli zrealizować auta. Znaczy, auto zrealizujemy, ale tak naprawdę zostanie nam tylko i wyłącznie jako show car, a nie auto, które będzie zarejestrowane z tablicami normalnie rejestracyjnymi, ubezpieczeniem ze wszystkim, że będzie można się nim poruszać po mieście. Za tydzień gotowa będzie bryła 3D Warszawy w skali 1 do 18. W przeciągu 2-3 tygodni powinien być skończony już duży model, czyli tam w skali 1 do 8 prawdopodobnie, także to już będzie całkiem spory samochód, bo to około 80 cm będzie miał, także i wszystko będzie super idealnie zrobione, także i każda felga będzie miała śrubeczki, to co trzeba, hamulce tarczowe będą widoczne, koła będą się kręciły. Auto będzie miało ciemne szyby. Projekt wnętrza powstanie za 4 tygodnie, a potem już tylko krok od rozpoczęcia przygotowań do produkcji. A my w ten sposób kończymy informację. U nas za chwilę pogoda, po niej Daria Matuszek, informacje sportowe. Ja już dziękuję za uwagę. Kolejny serwis w piątek. Zapraszam o 8:00. Do zobaczenia.